Matko, pielgrzymowanie zaczęliśmy w Suwałkach. I skończymy w Ostrej Bramie. Cały szlak pielgrzymi błogosławisz, udzielasz, wypraszasz, opiekujesz się. Ale matko, nie jest łatwo być w tej rodzinie. Rodzinie nazywanej pielgrzymką. I tak jak jeszcze, matko, dajemy świadectwo dnia, gdy rozpoczynamy od modlitwy porannej, to poprzez mszę świętą aż do apelu jeszcze próbujemy, bo patrzą, bo machają, bo witają, bo częstują. Ale po apelu z tym świadectwem już jest różnie. Różnie jest z tą naszą rodziną pielgrzymkową. Bo to na przykład wczoraj dowiedziałem się, że na jednej kwaterze taki ból, bo zamiast świadectwa było antyświadectwo. W zeszłym roku i wcześniej wszyscy wiedzieliśmy, że nam pielgrzymom naprawdę nic się nie należy. A oto wczoraj na jedną kwaterę przychodzi siostra i mówi, że jej się należy prysznic. I nie jakaś tam byle jaka woda. Gospodarz nie wytrzymał, pokazał, że potrafi w tej wodzie, która jest, się jeszcze umyć. Doszło do tego, że nie tylko musiała to miejsce opuścić, ale przyszła młoda rodzina. Matka w stanie błogosławionym, oczekującym na dziecko. Już nie zostali przyjęci, chociaż było miejsce. I tylko temu, który przyszedł pierwszy, pozostał w tym domu. Czy w przyszłym roku zostaną tam przyjęci? Antyświadectwo. Wielki ból, matko. Bo ty tyle czynisz dobra w naszym życiu. Tak bardzo się troszczysz, gdy jest nam za gorąco, wypraszasz łaskę deszczu. Gdy jest zimno po deszczu, to sprawiasz, że szybko pojawia się słońce, abyśmy się osuszyli. Ścielisz przed nami płaszcz z kwiatów. Gdy jesteśmy głodni, to karmisz aż do sytości. Aż do sytości. Naucz nas wdzięczności. Nie tylko wtedy, gdy idziemy trasą pielgrzymią, ale gdy również i odpoczywamy. Bo pielgrzymka skończy się dopiero tam w Wilnie. Dopiero tam będzie ogłoszony koniec. Ale każdy dzień to wielkie bogactwo płynące od Ciebie. I dziękujemy Ci za każdą chwilę, za każdą łaskę. I prosimy o kolejne, byśmy wzrastali. Prosimy również w intencji tych, których spotykamy na swoim szlaku, by oni doświadczali, że jesteśmy świadkami miłości. Miłości małżeństwa, miłości rodziny. Że jesteśmy świadkami Chrystusowej, Bożej miłości. Za ich dobro też dziękujemy. Weź ich w swoją opiekę. Tyle razy nas proszą, byśmy o nich pamiętali. Dzisiaj będą kolejni z otwartym, gorącym sercem. Spraw, abyśmy byli godni miana pielgrzyma, świadka miłości. Pod Twoją obronę uciekają się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeb naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.
usiądź. I z wszystkich stron, którzy przybywacie na nasze tereny, witam też, no, nie ja jestem gospodarzem, witam w imieniu księdza proboszcza, witam w imieniu wszystkich naszych parafian bardzo serdecznie. I oczywiście tak od razu już dzisiaj życzę wam dalszego szczęśliwego pielgrzymowania z prośbą również pamiętajcie o nas w modlitwie. Tydzień temu, jak co roku, tydzień temu przed waszą pielgrzymką idzie pielgrzymka Zajszyszek, nasza miejscowa, taka jedyna chyba powiedzieć tutaj na Wileńszczyźnie, pielgrzymka do Ostrej Bramy. Szło nas ponad 200 osób. Też modliliśmy się za was, którzy przyjdziecie tutaj po tygodniu, więc też pomodlicie się i za nas, którzy właśnie już przyszliście. Także witam was wszystkich serdecznie. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Zapłać. Ksiądz Marek jest skromny, no mówi, że nie jest to gospodarzem. Księże Marku, na księdza ręce będziemy jutro jeszcze dziękować, ale dzisiaj także chcemy już teraz dziękować za to, że możemy tu być. Bóg zapłać. Zdradzę wam tajemnicę, bo z księdzem Markiem rozmawiałem jeszcze przed przyjściem pielgrzymki. No, ksiądz Marek powiedział, jest pielgrzymem. Szedł z Ejszyszek do Ostrej Bramy, ale także uczestniczył kiedyś w pielgrzymce Suwałki Wilno. Także tą trasę, którą my pokonujemy, on też pokonywał. Pięknie, nie? Bardzo dziękujemy, księże Marku. Oczywiście będziemy się modlić. Drodzy, chciałbym podać teraz kilka dosłownie ogłoszeń. Pierwsza rzecz to jest taka. Dzisiaj przyszliśmy, jak ktoś studiuje
Jezus mówi ci, że miłość ta. Młody zabrali już. Dobrze. Chodźmy jeszcze do przodu troszkę. Żółta, podsuwamy się do przodu. My przechodzimy do przodu przez... Adam, jest ta gitara czy nie? Nie, pan Adam Kwiatkowski wziął ją w buty i tańca, ale nie ma. Nie wiem, nie powiedziała mi, ale wiem, że pan przyjdzie. Że przynajmniej te dwie noce mieliśmy, tak się wyproszyła. Może oczekuję na podpowiedź. Markiem, na jego zdjęciach wszystkie pryszcze widać. Dobrze, jeszcze jedna piosenka, najlepiej Maryjna. Później pomodlimy się guźnikami, a później zobaczymy, jak nas natchnie, co Bóg da.
Jedzie pociąg z daleka, dla nikogo nie.
zakonu. Tylko nas, wypić z diabłem,
Wymiana! Do środka! Raz, dwa, trzy, cztery! 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 Raz, dwa, trzy,
No śmiejszy, ładnie, ładnie. Ładnie, jeszcze teraz przybliżenie. Do ciebie się
światu czekam przez różaniec, twej pomocy czekam, różańcowa dziewica Maryja, do ciebie się cały świat ucieka przez różaniec. Przyszłeś do nas z matczynym zadaniem, świat ochronić przed Bożym karaniem. Do ciebie się cały świat ucieka przez kraniec, twojej pomocy czeka różańca. Świat ucieka przez różaniec, twojej pomocy czeka. Ostro bramsta, dziewico Maryjo. Dziękujemy bardzo, brawo. Dziękujemy. No teraz jeszcze troszkę. Niech rzucim ziemię, skąd nasz ród, niech damy obrzec mowy, polski my naród, polski lud. Królewski szczerbiec spali, niech damy być nas głębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. I skarby ostatnich życia sił będziemy bronić do parę słów powiedzieć. O czym mówi ta piosenka? Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Chciałabym poprosić młodych wszystkich, żeby nie wyjeżdżali za granicę do tych czarnych ludzi. Pilnujcie swojej Polski, swoje... będzie troszkę zaraz lepiej, będzie praca, będą pieniądze. I będziecie szczęśliwi, a tam, co wy tam, będziecie parobkami, zamiatać ulicy, a co tylko najgorsze, co wam będą dawać. I my jako, a my o, stoimy już tutaj, jak te słupy pograniczne, tyle lat i nie wyjeżdżaliśmy nigdzie. I co nam źle? Dobra nam jest, dobra. No tak, tak i będzie młodzież. Tutaj proszę posłuchać, przysłuchać się, jak szumi las, jak pachnie ziemia i kwiatki, i trzęsie nas, i Wilno ojczyzna nasza. Nigdzie nie wyjeżdżajcie. Pamiętajcie, mam 82 lata i chcę wam powiedzieć, najlepiej w swojej stronie. Najlepiej. No prawda. Cieszę się, że jadę. Dobry raz.
Jeszcze, 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 jeszcze
pierwszy. Pierwszy. A teraz proszę państwa. A wam się tu żyje. Nam żyje się. Proszę zobaczyć. Ubrania mamy, jedzenie mamy, a to nam rodzaj przyjemne. I dla ludzi. I to dużo. Że mi nam uśmiechnie. To już nie. A teraz proszę państwa, wybraliście nowego prezydenta. Sami wybraliście. O, tak jest, sami wybraliście. No prawda. Tak. Pan zapytać się, na Komorowskiego, albo kto powie, kto przyznał się. To tajne głosowanie, bo ta pani głosowała za Kaczyńskiego, a ona nie przyznała się. Teraz powie, nie, bo boję się już. Tak, teraz pan Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej, żeby był dobry, żeby ludzi patrzył, umiał prowadzić dobre państwo i tak, żeby wszystko było by dobrze ludziom, bo każdy chce, wszystko czeka każdy od prezydenta. No a prezydent też nie może wziąć, gdzie to wykopać, złotać, jamy i dać, ale pomaleńko, pomaleńko. Dalej rok po roku będzie bogatszy i ludzie będą bogatsze i nie trzeba smucić się. Za to dla jego zaśpiewamy jeszcze Polska nie zginęła. My żyjemy, co nam przyjaca przemawdziela, za to odbierze. Będzie tu? Bardzo. Wszyscy słuchają. Myśli, o dobrze, że mi tam w tym sadzie wlecie. Marzy, choć kropla polskiej krwi, jak globo w sercach naszych, ojczysta miłość krwi, wstać będzie kraj nasz cały. Zwyciężył orzeł biały, zwyciężył polski lud. Jak długo na Wawelu brzmi zygmuntowski dzwon, jak długo z gór karpackich rozgrzewa polski ton. Stać będzie król.
Wierszyk jeszcze! Idziemy dalej! Wierszyk, wierszyk, proszę księdza! Bo książka się trochę... Zasiedzą i wam mięśnie wystygną, idziemy! No prosimy, prosimy! Tak, wiersz nazywa się Jajka. Napisała go polska poetka Maria Konopnicka. A nauczył mnie przedwojenny polski nauczyciel, dyrektor trójwiejskiej szkoły, czyli gospodarz dawniejszy tej fazendy. I tak, Jajka. Chodziło
Była piękna dziewczynka po sadzie, trzymała lalkę w rękach i mówiła tak, niech lalka będzie grzeczna, nie płacze i nie beczy, ładnie mi się ukłoni i łóżko nachyli. A ja lalce opowiem wiele pięknych rzeczy, jak mi rodzice mówili. Otóż w niedzielę mnie mama w nową sukienkę ubierze i różową papaskę zawiąże u czoła. Ja wtedy będę umieć francuskie pacierze i pojedziemy do kościoła. Toż to się dziwić będzie prostaków gromada, bo nie przyjmie wpisane zagraniczne słowo. Mi się głośno po polsku modlić nie wypada, czy to ja, chłopka wioskowa, lecz cichutko po polsku poproszę w kościele, żeby nie było się dał wyrosnąć i wyładnić pręgi, a dla taty i mamy dał dużo, dużo żółtych i białych pieniędzy. Oni tak lubią pieniędzy, modlę się szczerze, dają nam się 2 złote, całują obrazy, a Pan Bóg za ich chęć pobożną płaci w 1000 razy. Oni za te pieniędzy kupią chłopów 4 wioski, co to nam będą rządcie pozić. Ty, lalka, nie wiesz, że my to panowie, a jest jeszcze lud inny, chłopami nazwani, którym Pan Bóg z niebes przekazał surowie, by pracowali na pani. Brudne, brzydkie, pijane często jak łajdaki, uborwany w siermiągach, lepnie z łuczą ducha, lecz temu winni sami pochłostwa taty nie słucha. Bo to się wczoraj przyszli, chłopy zabrudzili, liczą jak niedźwiedzie, panoczek, chleba, daj chleba. Lecz kazano ich wybić. I słusznie wybicie. Niech nie przychodzą, jak tata położy się spać po wiedzie. Wiesz, lalka, już ja jak wyrosnę i będę mieć zboża, budzi całej wioski chleba mnie nakarmię, spać się nigdy nie położę. Już ja, lalka, jak wyrosnę i będę mieć zboża, budzi wszystkich pielgrzymów chleba mnie nakarmię, spać się nigdy nie położę.